serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. To wezwanie odwołuje nas do Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie Jezus wypowiedział takie zdanie: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Jezus zaprasza, żeby wszyscy, którzy są utrudzeni, obciążeni, którzy są zmęczeni, którzy są przygnieceni jakimiś trudnościami, wszyscy, którzy nie mają siły, którzy sobie z czymś nie radzą, żeby przychodzili do Niego po umocnienie, po pocieszenie. I pociecha, którą Jezus obiecuje, może przejawiać się po pierwsze w tym, że patrząc na Jezusa, na Jego życie, widzimy, że On też doświadczył czegoś podobnego. Że Jemu też, chociaż był Bogiem, było na ziemi ciężko. Że życie ziemskie Jezusa było też naznaczone trudem, cierpieniem, wysiłkiem, również porażkami, upadkami, niepowodzeniami. Więc widzimy, że Jezus też tego samego doświadczył i się nie poddał. I przeszedł przez życie. I to, co było trudne, przezwyciężył. Po drugie, pociecha, którą Jezus nam obiecuje, może się przejawić w tym, że ulży nam w cierpieniu, że zmniejszy nasze trudności. Że kiedy z czymś sobie nie dajemy rady i przychodzimy do Jezusa, to On może nawet nieraz w sposób cudowny sprawić, że tego trudu będzie mniej. I po trzecie, może być tak, że trud się nie zmniejszy, trudności nie znikną, cierpienie dalej będzie cierpieniem, ale Jezus może też nam dodać siły do tego, żebyśmy sobie z tym, co trudne, co niewygodne, poradzili. Także proś Jezusa dzisiaj o to, żeby w tym, co dla Ciebie takie przytłaczające, z czym sobie nie radzisz, żeby Jezus Ci w tym dopomógł. Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.